Zbigniew Ziobro spodziewał się zupełnie innego wyroku w bardzo ważnej dla niego sprawie. W medialny eter wraca historia, którą swego czasu żyliśmy wszyscy. Sąd Najwyższy wydał wyrok rozczarowujący zainteresowanych, a w szczególności właśnie ministra sprawiedliwości. Dla niego to ogromny cios. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro już w 2007 roku, za TZW. Pierwszych rządów PiS, w koalicji z LPR i Samoobroną, przypis redakcji, zajął w tej sprawie swoje stanowisko. Myślnik już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie, przypominają media komentarz Ziobry w warszawskim szpitalu MSWiA z 2007 roku. Sprawa dotyczyła lekarza kardiochirurga Mirosława G., który osobiście operował pacjenta. Ten ostatni nie przeżył zabiegu, a w świat poszła informacja o pozostawieniu w operowanej komorze serca wacika lekarskiego. Służby zareagowały momentalnie. Do lekarza wparowali agenci CBA, którzy dokładnie przeszukali jego mieszkanie. Mirosław G. usłyszał najcięższy możliwy zarzut – zabójstwa pacjenta. Po latach zmieniono go na nieumyślne doprowadzenie do śmierci. Lekarz spędził w areszcie kilka miesięcy, ale później uchylono mu karę. Śledczy nie spoczęli, wszczęli procedurę sądową, mającą doprowadzić do skazania lekarza. Sprawa przeciągała się na wokandach od 2012 roku. Dopiero dwa lata temu warszawski sąd rejonowy uniewinnił lekarza od zarzutu doprowadzenia do śmierci pacjenta. Umorzył też wątek popełnienia błędu medycznego, wspomnianego pozostawienia wacika w komorze serca. Śledczy i pełnomocnik rodziny zmarłego nie odpuścili. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego, a nawet Sądu Najwyższego, który właśnie uniewinnił lekarza od zarzutu nieumyślnego doprowadzenia do śmierci pacjenta. Ten wyrok jest dla Ziobry ogromnym ciosem. Nie tylko czuje się on rozczarowany osobiście, ale wyszedł nad człowieka, który rzuca słowa na wiatr. Strona skarżąca nie wyczerpała jednak możliwości odwoławczych. Po tak zwanej reformie sądownictwa istnieje instytucja skargi nadzwyczajnej, którą rozważa się w opisywanej sprawie. Wnosi się ją do Izby Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Rozważymy, czy są w ogóle podstawy prawne, stwierdził pełnomocnik rodziny zmarłego w rozmowie z TVN24.